Przede wszystkim, panie redaktorze, protestuję, by ustawkę przewodniczącego Schetyny nazywać prawyborami. To obraża demokrację. Żeby były prawybory, musi być regulamin. Nikt nie opublikował regulaminu. Z wypowiedzi liderów Platformy wynika, że to z prawyborami nie będzie miało nic wspólnego. Czy zwykły obywatel Polski będzie miał prawo głosowania w tych prawyborach? To są prawybory nie. Wewnątrz Platformy. Czy zwykły członek Platformy Obywatelskiej będzie miał prawo udziału w tych prawyborach? Nie. To będzie wybór przez władze Platformy Obywatelskiej. Kto może startować w tych prawyborach? No nikt nie wie. Ten, którego wskaże Grzegorz Schetyna. To jest naprawdę zwykła ustawka. O kandydacie Platformy czy o Koalicji Obywatelskiej zdecydują władze Platformy i udają jakiś teatrzyk na potrzeby jakiejś walki wewnętrznej. Jedyne prawdziwe demokratyczne prawybory w historii że Polski demokratycznej Świata. Odbywają się na ideowej prawicy, czyli w Konfederacji. Panie redaktorze, opowiem o tym. Przede wszystkim w prawyborach Konfederacji wzięło udział w roli startujących aż 9 kandydatów, aż tylu się zgłosiło. Po drugie, co pokazuje ilu mamy liderów. Po drugie, każdy obywatel Polski może kandydować w tych, może głosować w tych prawyborach. Wystarczy, że przyjedzie na jeden z 16 zjazdów wojewódzkich. Co weekend 4 takie zjazdy się odbywają. Wczoraj odbyły się 2, dzisiaj się odbywają 2. Drodzy to państwo, jest prawdziwa demokracja, drodzy nie ta państwo, ustawka, dzisiaj na prawdopodobnie... Konfederacja, wolność i niepodległość.